Ała! Hej, co wylądowało ci na ręce? Pszczoła, super. Niezbyt przyjemne doświadczenie, bolesne, swędzące, drażniące, po prostu straszne. Wszyscy kiedyś to przerabialiśmy. Winne jest tutaj żądło, które pszczoła wbija w skórę i przez które uwalnia jad. W tej toksycznej substancji znajdują się białka i to one wywołują ból. Mogą także wpływać na układ odpornościowy oraz komórki skóry. Ale to nic w porównaniu z tym, przez co przechodzi w takiej sytuacji pszczoła. Biedactwo. Ty po paru godzinach dawno już o tym zapomnisz, ale ona... Ona już się nie pozbiera. Pszczoły miodne zazwyczaj nie żądlą ludzi, chyba że czują się zagrożone lub jeśli przypadkowo się na nie nadepnie. Problem polega na tym, że po użądleniu pszczoła nie jest w stanie wyciągnąć swojego żądła. Może się uwolnić, tylko pozostawiając je w twojej skórze. Niestety żądło nie jest jedynie mechanizmem obronnym. Znajdują się w nim również części układu pokarmowego pszczoły, nerwy i mięśnie, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania owada. Więc rzeczywiście, to małe stworzenie bez żądła nie przeżyje. Biedna mała pszczółka. Abstrahując od tej przykrej historii, pszczoły są naprawdę fascynujące. Mają 5 oczu, 2 pary skrzydeł i 6 odnóży. Cechuje je też wyśmienity instynkt przetrwania. Są na Ziemi od bardzo dawna, bo od 130 milionów lat. Kto wie, jakie prehistoryczne gatunki kiedyś straszyły użądleniem. Większość pszczół w ulu to robotnice, a prawdziwa szycha to królowa, która składa jakieś 2000 jaj dziennie. Sporo? Cóż, przeciętny ul jest domem dla 50 tysięcy pszczół, które giną po zaledwie jednym użądleniu. Coś mi się zdaje, że to bolesne i swędzące doświadczenie ostatecznie nie brzmi tak strasznie, gdy ma się do czynienia zaledwie z jedną pszczołą. Wyobraźcie sobie, że atakuje was cały ul. Może się wydawać, że pszczoły po prostu latają bez celu lub kierują się wzrokiem, decydując, gdzie polecą. Tymczasem te zmyślne owady są doskonale zorganizowane i korzystają z niezwykle skomplikowanego systemu transportu i komunikacji. Pomyślcie sobie, że właśnie planujecie podróż przez cały kraj, tylko tym razem nie ma dróg. Ja nawet na siłownię nie dojadę bez GPS-a, ani bez przystanku na szybkiego burgera po drodze. No ale pszczoły są bardziej błyskotliwe. Dziedzinę przemieszczania się opanowały niemalże do perfekcji. Korzystają z, nazwijmy to, owadzich ścieżek, które przebiegają zarówno przez miasta, jak i tereny niezabudowane. Trasy te łączą ze sobą wszystkie obszary w przyrodzie. To taki pszczeli system linii kolejowych. Moją ulubioną pszczołą jest trzmiel ziemny. Ma owalny kształt, ciało pokryte gęstymi włoskami i mózg wielkości ziarenka maku. Biorąc pod uwagę jego małe gabaryty, to naprawdę imponujące. A co z inteligencją tych stworzeń? Naukowcy przeprowadzili eksperyment, w którym wytrenowali kilka trzmieli do gry w mini-futbol. Owady nauczyły się, jak zdobywać bramki w zamian za słodką nagrodę. Nie do wiary! Te same pszczoły mają jeszcze jedną niesamowitą zdolność. Są w stanie rozróżnić wonie pozostawione przez stopy swoich krewnych oraz inne owady. Potrafią też rozpoznać swój własny zapach. Trzmiele, znamy wasz mały, brudny sekret. Śmierdzą wam stopy! No i jest jeszcze jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna w całym ulu królowa. Jej główne zadanie? Składanie jaj. Ludzie często myślą, że królowa mówi robotnicom, co mają robić. Cóż, nie do końca. Ma pewien wpływ na to, co się dzieje w ulu, ale bez niej i tak wszystko funkcjonuje całkiem sprawnie. Każda pszczoła ma swoją rolę i konkretne zadania do wykonania. Rozpoznaje je, opierając się na instynkcie i sygnałach chemicznych, które wyczuwa i wykorzystuje. Generalnie więc nikt nie musi pszczole mówić, jak ma się zachowywać. To właśnie bodźce chemiczne są ich sposobem komunikacji. Aha, no i umieją tańczyć. Przez pewien czas potrząsają ciałem pod określonymi kątami, wysyłając sobie tą metodą wiadomości. Jeśli coś przytrafi się królowej i nie przeżyje, pszczoły robotnice niejako tworzą sobie nową liderkę. Nie znajdują królowej, tylko w pewnym sensie wychowują sobie monarchinię. Wybierają młodą larwę i karmią przyszłą królewską mość pszczelim mleczkiem. I tak szczęśliwa larwa rośnie sobie na nową królową.
Pszczoły są szybkie, uderzają skrzydłami prawie 200 razy na sekundę. Te 8 pompek na minutę, które ledwo robię, wypada przy tym co najmniej blado. Każda pszczoła produkuje w ciągu swojego życia około jednej łyżeczki miodu. Aby wytworzyć jakieś 450 gramów, pszczoły muszą przelecieć odległość równą jednemu okrążeniu kuli ziemskiej. Te pracowite owady odbywają około 100 milionów wypraw do około 2 milionów kwiatów, aby zebrać wystarczającą ilość nektaru na taki oto słoiczek. Pszczoły miodne śpią od 5 do 8 godzin dziennie i tak jak my zapadają w letarg w nocy. Ich mózgi podczas odpoczynku są dość aktywne. Niektórzy naukowcy uważają, że pszczoły mają nawet sny. Wraz z nadejściem zimy wiele owadów zastępuje wodę w organizmie specjalnym związkiem chemicznym glicerolem. Jest to rodzaj naturalnego płynu przeciwzamarzaniu, który pomaga im utrzymać się przy życiu w niskich temperaturach. Natomiast pszczoły, aby utrzymać ciepło, po prostu tulą się do siebie w ulu. Auć, chyba niewiele jest osób, które nigdy nie zostały urządlone przez pszczołę. To z pewnością mało przyjemne uczucie, ale pszczoła to z natury miłe stworzenie. Zaatakowała, bo prawdopodobnie po prostu ją przestraszyłeś, niedobry człowieku. Owady te odgrywają bardzo ważną rolę w zapylaniu roślin. To głównie dzięki nim przyroda wciąż się rozwija. Pszczoły żądlą tylko wtedy, gdy czują się zagrożone. Jeśli zostaliście urządleni, to znaczy, że albo podeszliście za blisko pszczoły, albo, co gorsza, za bardzo zbliżyliście się do ula. Każdy ul może pomieścić od 50 do 80 tysięcy pszczół miodnych. Podobnie jak ludzie, pszczoły robią wszystko, aby ochronić swój dom, ale zamiast alarmów i skomplikowanych systemów zabezpieczeń do odparcia ataku wroga, używają swoich żądeł. Kiedy pszczoły miodne żądlą, uwalniają feromony, czyli substancje chemiczne, które wpływają na zachowanie zwierząt tego samego gatunku. Jeśli atakuje was jedna pszczoła, feromony prawdopodobnie zaalarmują wszystkie jej towarzyszki, znajdujące się w pobliżu, a one chętnie się do niej przyłączą. Tego spotkania na pewno nie będziecie miło wspominać. Zabawna ciekawostka, żądlić potrafią tylko samice pszczół. Samce tego gatunku, czyli trutnie, chociaż są większe, nie mają nawet żądła. A to dlatego, że żądło to w zasadzie zmodyfikowany narząd do składania jaj. Królowe, zwane też matkami, również mają żądła. Te pszczoły są większe od przeciętnej robotnicy. Królowa ma średnio niecałe 2 cm, czyli jakieś 2 razy więcej niż zwykła pszczoła robotnica. Ze względu na duże rozmiary, wiele osób uważa, że urządzenie królowej boli najbardziej. Zbadajmy zatem ten temat. Przede wszystkim pszczele królowe żądlą rzadko, bo są zajęte swoją pracą w ulu. Matka to najważniejsza pszczoła w kolonii, ponieważ jest to jedyna samica, która może się rozmnażać. Królowa ma 2 główne zadania w ulu. Numer 1 wytwarza chemiczne zapachy, które pomagają zjednoczyć resztę pszczół, aby mogły razem pracować. Numer 2. Składa dużo jaj, nawet 2000 dziennie. Królowa jest otoczona robotnicami, które przez cały czas zaspokajają wszystkie jej potrzeby, dostarczają jej pożywienie. Pszczoły towarzyszące matce również zbierają, a następnie roznoszą feromony królowej, co powstrzymuje robotnicę przed znalezieniem nowej przywódczyni. Ale chociaż królowa jest głową całego ula i jest znacznie większa niż pozostałe pszczoły, jej urządlenie jest w rzeczywistości najmniej bolesne. Zwykłe pszczoły mają kolczaste żądła, więc gdy zaatakują, trudno usunąć je ze skóry. Żądło zawiera również nieprzyjemny, wypełniony białkami jad, który powoduje ból i wpływa na nasz układ odpornościowy oraz komórki skóry. Ten jad jest pompowany do organizmu przez ponad 10 minut lub dopóki żądło nie zostanie usunięte, ale w przeciwieństwie do robotnic, pszczele matki bardzo rzadko opuszczają swoje ule. Ich główne zadanie to składanie jaj. Reszta kolonii musi chronić ul i królową, dlatego to pszczoły robotnice mają najpotężniejsze żądła. W ten sposób mogą odpierać potencjalne zagrożenia. Jedyny powód, dla którego matka naprawdę musiałaby się bronić, to walka z innymi królowymi. Z tego właśnie powodu pszczela matka nie musi mieć aż tak jadowitego żądła. Jest ono gładsze, więc przy urządleniu nie zostaje w skórze, co z kolei wiąże się z innym zagrożeniem. Nie ma tak dobrze. Dzięki temu, że żądło nie zatrzymuje się w skórze, królowa może wielokrotnie atakować swoją ofiarę. Żądło jest przymocowane do przewodu pokarmowego, nerwów i mięśni pszczoły, co rzecz jasna jest niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Gdy robotnica wbija żądło, nie jest w stanie go wyciągnąć ze
względu na wspomniane kolce, a kiedy próbuje się uwolnić, nie kończy się to dla niej zbyt dobrze. Jak już wiemy, żądło królowej nie utknie w skórze, dlatego nie odczuwa ona żadnych negatywnych konsekwencji, a mimo to w zasadzie urządli tylko wtedy, gdy nie będzie miała w pobliżu swoich ochroniarzy, co jest bardzo mało prawdopodobne. A jakie jest najgorsze miejsce na ciele, które pszczoła może zaatakować? Mężczyzna o nazwisku Michael Smith postanowił się tego dowiedzieć. Dał się urządlić w 25 różnych części ciała i ocenił każde ukłucie na 10-stopniowej skali bólu. Ustalił, że najbardziej wrażliwym miejscem są nozdrza, które zdobyły 9 na 10 punktów, a zaraz za nimi górna warga, którą ocenił na 8,7. Trzy najmniej bolesne miejsca to czaszka, czubek środkowego palca u nogi oraz górna część ramienia. Wszystkie one uzyskały ocenę 2,3, ale wracając do królowej, w jaki sposób zwykła pszczoła zyskuje ten tytuł? Pszczela matka dość długo zasiada na tronie, bo potrafi żyć nawet 5 lat, a pszczoła robotnica urodzona latem zwykle żyje jakieś 6 tygodni, ale jeśli królowa odejdzie lub przeniesie się do innego ula, kolonia musi ją zastąpić. Potrzebna jest do tego substancja nazywana mleczkiem pszczelim, którą pszczoły karmiące produkują w swoich głowach. Podają je nowo wyklutym larwom pszczół miodnych. Jest to coś w rodzaju super pokarmu, który zawiera mnóstwo przydatnych składników, w tym witaminę B, białka, hormony i cukry. Po 3 dniach karmienia małych pszczół, robotnice wybierają tylko kilka larw i kontynuują podawanie im mleczka pszczelego. Pozostałe pszczółki będą miały już mniej odżywczą dietę. Mleczko pszczele aktywuje nowe fazy rozwoju tych wybrańców, a jedną z najważniejszych jest wykształcenie specjalnych narządów do składania jaj. Jednak ludzie nadal nie do końca rozumieją, jak działa ten proces. Niektórzy naukowcy twierdzą, że to nie samo mleczko pszczele sprawia, że pszczoła zamienia się w królową. Uważają, że to zasługa wykluczenia z jej diety innych naturalnych substancji chemicznych. I chociaż nie jesteśmy w 100% pewni, jak pojawiają się te specjalne pszczoły, wiemy, dlaczego ostatecznie tylko jedna zostaje królową. Gdy wykluwa się pierwsza królowa matka, szuka innych pszczół, które zostały nakarmione tym samym mleczkiem, a potem niszczy konkurencję. Jeśli pojawi się jednocześnie kilka królowych, można przygotować się na niezłe widowisko. Będą prowadzić dramatyczne igrzyska śmierci, dopóki na placu boju nie zostanie tylko jedna i w ten sposób pszczoły zyskują władczynię. Dygoczesz ze strachu. Po twojej twarzy spływają krople potu. Przerażonym wzrokiem śledzisz latającego w górze owada. Nad tobą unosi się właśnie wielki jak kciuk szerszeń azjatycki. To jeden z najniebezpieczniejszych owadów na Ziemi. I nie tylko dlatego, że jego żądło wygląda jak igła. Robal może wywołać poważny kryzys gospodarczy na całym świecie oraz doprowadzić do masowego wymierania wielu gatunków stworzeń. Ale o tym pomówimy później, bo właśnie szykuje się, by cię urządlić. Mało który owad kłuje w tak niebezpieczny i bolesny sposób jak szerszeń azjatycki. I za moment przekonasz się, co się dzieje z ludzkim ciałem, gdy jego żądło przebija się przez skórę. Ucieczka jest daremna. Szerszeń i tak cię dogoni. Lata koło ciebie. Słyszysz dziwny, trzeszczący dźwięk. Szerszeń kłapiesz uwaczkami, żeby cię przestraszyć i utrzymać na dystans. Po kilku sekundach atakuje. Wbija żądło prosto w ramię. Ubrania nie są dla niego żadną przeszkodą. Potrafi przebić się przez grubą warstwę materiału, a nawet ochronny kombinezon pszczelarza. Aby chronić się przed szerszeniem, musiałbyś włożyć coś w rodzaju kosmicznego skafandra, a niestety akurat nie masz go pod ręką. W pierwszej chwili masz wrażenie, jakby twoje ciało przebijała rozgrzana do czerwoności igła. Przez nią szerszeń wpuszcza pod skórę jad. Substancja rozpuszcza ściany naczyń krwionośnych wokół urządlenia, przez co skóra robi się czerwona. Ciało próbuje zwalczyć obcą substancję i wysyła w to miejsce komórki odpornościowe, ale jad je niszczy, doprowadzając do obrzęku. Zakażona krew jest filtrowana przez nerki. Jad zawiera toksyczną dla tych narządów substancję, ale bardziej niż nerkami przejmujesz się ramieniem. Miejsce urządlenia jest opuchnięte i czerwone, a do tego piecze. Obrzęk może utrzymywać się od kilku godzin do kilku dni. To tylko jeden szerszeń, a może urządlić 10 razy. Wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś naruszył gniazdo.
Musiałbyś się ukryć w gęstych krzakach albo wskoczyć do wody. Natomiast w przypadku wielokrotnego urządlenia nie obeszłoby się bez wizyty w szpitalu. W każdym razie miałeś dużo szczęścia, bo ominęły cię poważne konsekwencje. Alergicy powinni mieć się jednak na baczności. Urządlenie szerszenia może być dla nich katastrofalne w skutkach. Aby uniknąć zderzenia z tymi potworami, należy trzymać się jak najdalej od ich gniazd. Już z daleka słychać niepokojące brzęczenie. Szerszenie azjatyckie są agresywne i urządlą każdego, kto zbliży się do ich gniazda. Władze pozbywają się wszystkich lęgowisk, które pojawią się w granicach miast. Tym sposobem nie dość, że chronią ludzi, to jeszcze zapobiegają apokalipsie. A jak mogłoby do niej dojść? Jednym z ulubionych zajęć szerszeni azjatyckich jest atakowanie pszczelich uli. Owad oddala się od swojego gniazda, a kiedy trafi na ul, oznacza go specjalnymi feromonami. Zapach przyciąga inne szerszenie. Nawet mała gromada potrafi siać spustoszenie. Około 20 szerszeni może unicestwić nawet 30 tysięcy pszczół. Wyobraź sobie szkody, jakie wyrządzić mogą tysiące owadów. I właśnie to jest głównym zagrożeniem z ich strony. Pszczoły przenoszą pyłki między kwitnącymi roślinami. W ten sposób pomagają im rosnąć, rozmnażać się i wydawać plony. Zapylają rośliny, którymi żywią się krowy i inne zwierzęta hodowlane. Dzięki pszczołom rośnie bawełna. Jeśli szerszenie je wytępią, na całym świecie ustanie produkcja bawełnianych ubrań. Koszulki, dżinsy i kurtki bardzo podrożeją, a po jakimś czasie całkowicie znikną z rynku. Wiele owoców straci intensywny smak i witaminę, a to może doprowadzić do awitaminozy nie tylko u zwierząt, ale również u ludzi. Nie będziesz mógł włożyć ulubionych dżinsów czy koszuli, czy wybrać się do restauracji na soczystego burgera. Bakłażany, ostre papryczki, kiwi, jagody, żurawina i inne produkty znikną ze sklepów. Oprócz roślin wyginą też różne gatunki zwierząt. Doprowadzi to do jeszcze większego kryzysu nie tylko w rolnictwie, ale również w światowej gospodarce. Wyobraź sobie klocki domino, które przewracają się jeden po drugim. Tak właśnie będzie to wyglądać. I jednocześnie zwiększy się populacja szerszeni. Na świecie nie ma praktycznie żadnych stworzeń, które mogłyby kontrolować jej wzrost. Jeśli nie podejmiemy żadnych kroków, wszyscy będziemy musieli chodzić w grubych, ochronnych kombinezonach. Szerszenie dostaną się do domów i samochodów. Będą żądlić nas i nasze zwierzęta. Oczywiście ludzie zdają sobie z tego sprawę i podejmują wszelkie możliwe działania, by kontrolować populację szerszeni. Niestety, pszczoły nie mogą się bronić. Ich żądła nie zrobią krzywdy szerszeniom. Są dużo mniejsze, a zatem całkowicie bezbronne. Ale istnieje jeden gatunek pszczół, u których wykształcił się doskonały mechanizm obronny przed szerszeniami. Oto japońskie pszczoły miodne. W momencie, gdy szerszeń wdziera się do ich ula, natychmiast go atakują. Przysłaniają wroga ciałem. Po uwięzieniu go w zbitym, żywym kokonie zaczynają wibrować. Ich drgania są tak szybkie, że szerszeń ulega spaleniu. Po wszystkim pszczoły pozbywają się ciała wielkiego owada i wracają do swoich spraw. Ta strategia sprawdza się w przypadku jednego osobnika, ale co by się stało, gdyby zaatakowało ich kilka szerszeni? Najprawdopodobniej nie udałoby im się pokonać wszystkich wrogów. Niestety, japońskie pszczoły nie potrafią nauczyć innych gatunków, jak się bronić. Na szczęście ludzie kontrolują populację szerszeni. Szerszenie należą do rodziny os, ale spośród wszystkich jej przedstawicieli to nie szerszeń azjatycki jest najbardziej przerażający. Co powiesz na osę, która zmienia żyjące stworzenia w zombie? Istnieją osy kontrolujące pająki. Te maleńkie owady żyją w lasach deszczowych. Przez większą część dnia latają z jajem między drzewami w poszukiwaniu idealnego żywiciela. I to on potem opiekuje się ich potomstwem. Charakterystyczne bzyczenie, które słyszysz, gdy w pobliżu znajdują się pszczoły, nie jest dźwiękiem wydawanym przez owadzie usta. To skrzydła, szybko bijące w powietrzu podczas lotu, odpowiadają za bzyczenie. Kiedy pszczoła znajduje się w powietrzu, skrzydła powodują wibracje, które ludzkie ucho interpretuje jako bzyczenie. Dźwięk ten jest szczególnie głośny w przypadku małych owadów. Większe pszczoły wolniej poruszają skrzydłami, co oznacza, że wysokość dźwięku jest niższa.
Gdy pszczoła porusza skrzydłami i resztą ciała, wywołane wibracje pomagają wydobyć pyłek z kwiatów. Ten następnie przyczepia się do owada. Kiedy pszczoła przelatuje na kolejny kwiat, pyłek podróżuje wraz z nią i przemieszcza się na drugą roślinę. Proces ten nazywany jest zapylaniem. Brzęczenie pszczół usłyszymy również w sytuacji zagrożenia, gdy owady bronią siebie lub swoich uli, szczególnie jeśli zbliżysz się zanadto do ich naturalnych siedlisk. Brzęczenie ma służyć jako swoistego rodzaju sygnał ostrzegawczy. Wycofaj się lub bądź gotów na spotkanie z rozwścieczoną pszczołą. Ała, zabolało! Ale ej, co? Ała, czy to kolejne urządlenie? W takim razie to nie jest pszczoła miodna. Pszczoła miodna może urządlić tylko raz. Kiedy to zrobi, małe żądło zostaje w skórze człowieka. Po urządleniu pszczoła nie jest już w stanie wyciągnąć wbitego żądła, a ponieważ ma ono nerwy i mięśnie i stanowi część przewodu pokarmowego owada, urządlenie pszczoły kosztuje ją życie. Żółte osy z gatunku Vespula i Dolicho Vespula nie mają takiego problemu. Mogą żądlić wielokrotnie, tak mocno jak to tylko możliwe. W przeciwieństwie do wielu rodzajów pszczół, żądło żółtej osy nie ma zadzioru. Przebywanie w ich pobliżu lub zbliżenie się do ich gniazda to żadna frajda. Takie gniazdo jest domem dla kilku tysięcy osobników. W ciągu jednego lata potrafi tam nawet mieszkać do 50 tysięcy os. Osy nie wydają też brzęczącego dźwięku charakterystycznego dla pszczół. To kwestia różnic w sposobie zachowania i trybie życia tych owadów. Trzmiele i pszczoły latają z kwiatka na kwiatek, zbierając pyłek i nektar, które stanowią pożywienie dla całej kolonii. Jeśli widzisz te owady latające na wysokości traw, prawdopodobnie zbierają właśnie pożywienie, które później zabiorą do swojego gniazda. Osy nie gustują w kwiatach, nie muszą więc tak intensywnie machać skrzydłami jak pszczoły. Nie przenoszą też i nie zbierają pyłku. Są drapieżnikami, preferują w swoim menu pająki, owady, a dietę uzupełniają przejrzałymi owocami. Jeśli więc urządzasz piknik z koszem pełnych smakowitych przysmaków, przygotuj się na dodatkowych gości. Najlepiej przykryj jedzenie, by uchronić je przed inwazją os. Osy są najbardziej aktywne późnym latem i wczesną jesienią, a kolonie zakładają na wiosnę. Co ciekawe, królowa robi to w pojedynkę. Wpierw musi przetrwać surowe warunki zimowe, następnie składa jaja. Dalej kolonia rozwija się przez okres wiosenno-letni. Kiedy nadchodzi zima, dotychczasowa królowa kończy swoje panowanie i przekazuje koronę swojej następczyni, która rozpocznie kolejny cykl. Żadna z pozostałych os nie przeżywa. Zarówno osy, jak i pszczoły mają czarno-żółte ubarwienie i są prawie identycznej wielkości, przy czym pszczoły są bardziej owłosione i masywne od smuklejszych, mniej puchatych os. Te drugie są zgrabniejsze, mają również słynną talię, która łączy odwłok z tułowiem, czyli częścią ciała znajdującą się między śródpiersiem a głową. Pszczoły miodne żyją w dziuplach i ulach, które tworzą dla nich pszczelarze. Osy preferują gniazda w odsłoniętych rurach, dziurach w ścianach, starych meblach, a nawet pod ziemią. Upatrują sobie stare nory gryzoni lub zakładają gniazdo na trawnikach tam, gdzie jest mniej trawy, dlatego łatwo przypadkowo na nie nastąpić lub najechać kosiarką. Osy są zdecydowanie bardziej agresywne i zaciekłe niż pszczoły. To drapieżniki o naprawdę silnym instynkcie obronnym. Jeśli zaburzysz ich spokój, będą gonić za tobą do skutku, często pokonując naprawdę imponującą odległość. Są mściwe, pokonają wszelkie przeszkody i wyczekają na właściwy moment. Jeśli uciekasz przed osami, nie ma sensu chować się pod wodą. Będą cierpliwie czekać, aż zabraknie ci tchu i się wynurzysz, a wtedy przystąpią do zemsty. Nie ma też sensu biegać w panice, wymachując rękami. Po pierwsze, będą szybsze, a także bardziej sfrustrowane, bo uznają cię za zagrożenie. Po prostu unieś ręce i przede wszystkim chroń oczy. Z czasem znudzą się i dadzą sobie spokój. Pszczoły miodne żądlą, gdy naprawdę nie mają innego wyboru. Nie są złośliwe z natury. Ani pszczoły, ani osy nie zachowują się agresywnie, gdy nie czują zagrożenia, przy czym osy faktycznie łatwiej jest sprowokować. Kiedy widzą, że zbliża się do nich coś, co uznają za niebezpieczeństwo, wydzielają specyficzne substancje chemiczne, które alarmują całą rodzinę i do ataku przystępują rojem. Osy potrafią zbudować gniazdo z papieru. Najpierw odgryzają kawałki kory, a następnie ją wypluwają, w ten sposób tworząc papierową papę. Dla nas wszystkie wyglądają identycznie, ale nie dla siebie nawzajem. Potrafią rozpoznać poszczególne osobniki, identyfikując unikalne cechy twarzy charakterystyczne dla danej osy.
Co więcej, mogą mieć naprawdę wariackie ubarwienie – zielone, niebieskie, czerwone czy fioletowe. Najmniejszym owadem na świecie jest pasożytnicza osa z rodziny rzęsikowatych. Samce tych os są ślepe, nie mają skrzydeł, a ich długość to zaledwie niewiele ponad 0,1 mm. Istnieje ponad 30 tysięcy gatunków os, ale generalnie można podzielić je na dwie grupy. Towarzyskie osy żyją w koloniach, a osy samotnice wolą własne gniazda, gdzie żyją wyłącznie z własnymi młodymi. Pierwsza grupa używa żądeł do obrony, druga wykorzystuje je do polowania, do spółki z jadem, który znajduje się w żądle. Osy samotnice nie przepadają za żądleniem ludzi, nie będą cię też bardziej gonić. Są nam potrzebne i pełnią ważną funkcję, regulując populację innych owadów, włączając je do swojego menu. Gliniarz naścienny jest bliskim krewniakiem mrówek. Mrówki same zaczynały jako rodzaj drapieżnych os, ale żeby jeszcze bardziej wszystko skomplikować, mrówki są bardziej spokrewniane z pszczołami niż z osami, a ogólnie to wszystkie te owady mają to samo drzewo genealogiczne. Rozprzestrzeniły się po całej kuli ziemskiej, zasiedlając praktycznie każdy istniejący ekosystem na suchym lądzie. To oczywiste, kto zwycięży w pojedynku między pszczołą a szerszeniem. To tak, jakby mały kotek miał walczyć z tygrysem szablozębnym. Armia pszczół stawiająca czoła armii szerszeni to jak stado kociąt walczące ze zgrają tygrysów. Szerszenie bez problemu rozprawią się z mniejszymi przeciwnikami, ponieważ jeden osobnik potrafi unicestwić 1000 pszczół w mniej niż 1,5 godziny. Gdyby do walki doszło naprawdę, byłaby bardziej skomplikowana, dramatyczna i zaskakująca, niż sobie wyobrażamy. Rój pszczół pracuje całymi dniami. Zapylają rośliny i owoce i zbierają nektar z kwiatów. Wykonują kawał ciężkiej pracy, a pod wieczór wracają do ula. Nie zauważyły, że między nimi ukrył się intruz – szerszeń azjatycki. Co prawda jest on większy niż pszczoła, ale ma podobne żółto-czarne zabarwienie. Owady nie zwracają na niego uwagi. Nieproszony gość wlatuje do ula i kłapie żuwaczkami, wydając przy tym charakterystyczne trzeszczące dźwięki. Jest głodny i wściekły. Rusza na żer. Po kilku sekundach wprowadza w ulu totalny harmider. Natura obdarzyła szerszenia żądłem strującym jadem, ale w tym przypadku obejdzie się bez niego. Do walki z pszczołami napastnik używa swoich potężnych żuwaczek. Mieszkańcy ula atakują wroga, ale nie zadają mu obrażeń. Sytuacja robi się nieciekawa, ponieważ pszczoły umierają po użądleniu. Oddają życie, by chronić swój dom i królową. Niestety wszelkie próby odwetu idą na marne. Po zaspokojeniu swoich żądzy szerszeń rusza na poszukiwanie kolejnych ofiar. Przetrwała tylko jedna pszczoła. Udaje jej się wydostać z ula i ostrzec inne owady. Odwiedza każdy ul w dolinie i przekazuje wieści o potężnym wrogu. Pszczoły rozpoczynają przygotowania do ataku, zbierają armię. Niestety to i tak nie wystarczy. Szerszeń azjatycki wpada do kolejnego ula. Tym razem jednak pszczoły są gotowe, atakują wroga z każdej strony. Przez chwilę wydaje się, że ich użądlenia działają. Szerszeń opada z sił, jest coraz wolniejszy. Nadzieja na zwycięstwo dodaje pszczołom pewności siebie, ale nie na długo, bo właśnie w tym momencie do ula wlatuje kolejne 10 szerszeni. Pierwszy z nich oznaczył go przed walką specjalnym feromonem. Zapach zwabił jego towarzyszy. Pszczoły nie mają teraz żadnych szans. W naturalnych warunkach szerszenie zostawiają ślady, żeby pozostałe owady trafiły w dane miejsce. 11 osobników potrzebowało kilku minut, by zniszczyć ul, w którym mieszkało 25 tysięcy pszczół. To dzięki pszczołom ta słoneczna kraina zakwitła, a teraz zmieniła się w pozbawioną życia pustynię. Szerszenie azjatyckie nie lubią marnować czasu na poszukiwania uli, więc dzielą się na grupy, a każda z nich rusza w inną stronę. Oznaczają miejsca ataku feromonami i rozpoczynają wielkie czystki. Pałają żądzą totalnej destrukcji. Pszczoły wiedzą już, z kim mają do czynienia i zauważają szerszenia od razu, gdy tylko pojawia się na horyzoncie, ale to i tak na nic się nie zdaje. W każdej bitwie stosują szereg różnych taktyk. Pewnego razu zaatakowały gniazdo szerszeni, ale była to misja z góry skazana na niepowodzenie. Żaden owad nie zapyla już kwiatów. Produkcja miodu ustała. Pszczoły żyją w ciągłym strachu i boją się opuszczać ule. W tych mrocznych czasach, gdy wszelka nadzieja przestała istnieć, pojawił się cień szansy na zwycięstwo.
Pewien gatunek japońskich pszczół nauczył się, jak pokonać wroga. Wieść szybko rozniosła się po wszystkich ulach. Wygląda na to, że ta taktyka się sprawdza. Pszczołom udało się odeprzeć kilka szerszeni azjatyckich. Strach ustąpił i owady znów są gotowe stanąć do walki. W prawdziwym świecie japońskie pszczoły faktycznie nauczyły się zwalczać szerszenie. Inne gatunki tego jednak nie potrafią. Pszczoły czekają na wroga, wiedzą co robić. I wreszcie ich oczom ukazuje się szerszeń azjatycki. Setki pszczół atakuje go i obsiada z każdej strony. Zasłaniają go całkowicie i zaczynają się trząść. Równoczesne drgania owadów ogrzewają napastnika. Temperatura wzrasta. Szerszeń nie może się wydostać. Wygląda na to, że pszczoły spalają go energią swoich ciał. Po kilku minutach wróg pada nieżywy. Pszczoły wyrzucają go z ula. Są pewne zwycięstwa. Pojawia się kolejny szerszeń. Nieco wyczerpane pszczółki rzucają się do ataku i zaczynają drgać. Nadciąga kolejny potwór. I jeszcze jeden. Przybywa 10, 20, 100 szerszeni. Pszczoły nie mają już siły walczyć. Szanse na wygraną znowu maleją do zera. Aby raz na zawsze rozprawić się z wrogiem, mieszkańcy wszystkich uli muszą połączyć swoje siły. Są to setki milionów pszczół. Miejscem ostatecznego starcia jest wielka jałowa łąka. Zebrały się na niej wszystkie pszczoły z doliny. Są gotowe na ostatnią walkę. Nastaje cisza. Nagle powietrze zaczyna wibrować. Z daleka słychać brzęczenie szerszeni. Ich populacja zwiększyła się setki razy, ponieważ żadne ze zwierząt jej nie kontroluje. Pszczoły nie mają szans na zwycięstwo, ale żadna z nich nie zamierza się poddać. Dwa roje zderzają się ze sobą. To nie jest bitwa. To totalna zagłada. Setki tysięcy pszczół już po kilku minutach padają na ziemię. Z naszej planety znikają całe gatunki owadów. A co to takiego? Łąkę spowija jakaś dziwna mgiełka. Przeciwnicy przestali się widzieć. I nagle z tych białych obłoków wyłaniają się sylwetki jakichś wielkich stworów. Wchodzą w sam środek batalii. Tysiące szerszeni rzuca się na nich, ale bezskutecznie. Pszczoły szybko tracą przytomność i padają. Szerszenie też mdleją. Większość z nich próbuje uciec, ale uniemożliwia im to mgła. Wszystkie owady zasnęły. Ktoś rozpylił gaz, by przerwać walkę.